Witam serdecznie wszystkich. Dla Fight24 jest FD, sam Paweł Nastula, witamy. Witam serdecznie. Na początek walka z Karolem Bydorfem. No, końcówka dobrze nie wyglądała, tam chyba całkowicie brakło prądu. Jak to z drugiej strony i z twojej dokładnie odczuwałeś i jak to wyglądało? Co mogłeś powiedzieć? Nie, no tak samo, no, oczywiście to brakło prądu, to wszyscy widzieli. Dlatego też z tego powodu zrobiłem sobie taki poważny zabieg w Centrum Medycznym MML, czyli zrobiłem sobie nos i gardło, bo no, z tego co doktor mówił, to mój nos oddychał w niecałych 10%, więc no, ciężko mi było oddychać, ale nie zwalając tutaj na nos, rzeczywiście trochę zabrakło tlenu. Było to związane z tym, że trochę taktycznie źle tą walkę rozwiązałem, za mocno poszedłem do przodu. No i cóż, no, przegrałem. No. Tak bywa. Życie. Samo życie, tak. Samo życie, dokładnie. Skąd w ogóle pomysł, żeby wrócić na arenę walki? Wiele osób uważa, że powinieneś już przejść na emeryturę i zresztą zasługi już wszystko zostało zapisane, więc skąd w ogóle pomysł, żeby wrócić do walk? Ja jeszcze nie odszedłem, także to nie ma co mówić o powrocie, bo jeszcze nie odszedłem od tych walk. Natomiast to, że powinienem już założyć kapcie, to już mi mówili 10 lat temu. No. Najlepiej po prostu, żebym już nic nie robił, siedział w domu, pił piwo i oglądał filmy. Pojawił się w TVN. To jest moja droga taka, ja sobie ją wybrałem i robię to, co uważam, że jest dla mnie najlepsze. No. Już, no. W takim razie się spytam, ile jeszcze pojedynków, jakie są plany na przyszłość? Jeszcze sprecyzowanych planów nie ma. Myślę, że w niedługim czasie będzie o tym wiadomo. Zacznijmy może. Paweł Nastula versus Mariusz Pudzianowski. Jest to realne, jak się na to upatrujesz i jakie są twoje odczucia do, jakby miała taka walka by zaistnieć? Wszystko jest realne. O tej walce to się mówi już od kilku lat. I teraz jakoś tak się dosyć głośniej o tym mówi i niejako przy każdym wywiadzie pada wahę słowo. Pytanie mojej walki z Mariuszem. Zobaczymy, no. Ostatnio z tego, co oglądałem, Mariusz mówił, że nie mówi nie mówi tak, więc może do takiej walki dojdzie, no. Zobaczymy. Wszystko w rękach chyba włodarzy KSW, tak? I jak oni się na to upatrują, bo Mariusz tam rzucił wyzwanie Thompsonowi. Więc tą walkę też bym chciał zobaczyć również, więc zobaczymy jak to będzie. Mam pytanie. Dużo osób pyta o reedycję Moje Judo książki. No to będzie ciężkie, ponieważ już no, dawno się ta książka skończyła i rzeczywiście ciężko ją dostać. Nie jesteśmy w stanie jej odnowić, bo nie. Natomiast no, mogę powiedzieć, że jestem na etapie rozmów no, z człowiekiem, który może wspólnie stworzymy coś nowego, nową książkę Moje Judo, gdzie oczywiście będę demonstrował swoje techniki, tak jak w swojej poprzedniej książce. No zobaczymy. No, trochę to czasu zabiera, więc no, nie wiem w jakim to kiedy to może powstać, ale jestem tak, no, poważne rozmowy prowadzę na ten temat i myślę, że w niedługim czasie no, może zacznie się coś dziać wokół tej nowej mojej książki. Mojej książki demonstrującej elementy techniki judo. Czekamy więc z niecierpliwością. Na koniec tak się spytam, MMA, judo, gdybyś mógł się cofnąć w czasie, postąpiłbyś tak samo? Wybrałbyś drogę? Oczywiście wybrałbym judo i na pewno bym nie zamienił na inną dyscyplinę. Tym bardziej, że okazało się, że sprawdziłem w tej dyscyplinie, zdobyłem wszystko, co było do zdobycia.
czy bym na przykład powtórzył to co miałem w 2005 roku, czyli kończąc karierę judo, czy bym zaczął trenować MMA? Jak najbardziej. Może troszeczkę inaczej, może inne te treningi by wyglądały, ponieważ w tamtym okresie no to dopiero się to tworzyło. Nie było trenerów, nie było takich możliwości jak teraz jest. MMA bardzo się u nas rozwinęło i rzeczywiście już można sobie spokojnie potrenować, jest z kim i już no, wiadomo mniej więcej jak należy trenować. A wtedy to były początki, więc to szukaliśmy cały czas jak to najlepszego tutaj no, wyjścia, żeby jak najlepiej się przygotować i no, czasami tak się błądziło trochę. Spytam najważniejszą dla mnie rzecz. Nie chcę powiedzieć legenda, bo nikt jeszcze ostatniego słowa tu nie powiedział, ale bardzo chciałbym się spytać, jak wygląda poziom sportowy kiedyś, a jak wygląda teraz, tak? Jak na to się upatrujesz, jak widzisz młodych sportowców, młodych zawodników MMA, młodych zawodników sportu walki, jak judo się rozwija, jak uważasz nasz kraj poszedł do przodu? Znaczy, jeżeli chodzi generalnie o sporty walki, no to różnie, w zależności od dyscypliny. Judo niestety na razie, jeżeli mówimy o tym poziomie seniorskim, no to słabo sobie radzi. Natomiast jeżeli chodzi o MMA, no to teraz zawodnik MMA to jest bardzo wszechstronny. Kiedyś wychodził z jakiejś dyscypliny, prawda, czy zapasów, czy judo, czy Stójkowicz jakiś, prawda, i bardziej preferował tą swoją płaszczyznę i mało co się znał na tej drugiej. Natomiast w tej chwili większość zawodników MMA no jest na tyle wszechstronnych, że po prostu mogą zarówno walczyć na dobrym poziomie w parterze, jak i w stójce. No to świadczy o tym, że ten poziom się rozwija i ten trening jest bardzo przekrojowy. Czy nie uważasz, że MMA zabija trochę sporty walki, takie jak judo, takie jak jiu-jitsu, no pochłania i można powiedzieć pożera je, no i ci zawodnicy już za bardzo nie mają gdzie zarobić, wszyscy idą do MMA z racji tego, że no nie ma zawodowych gal judo, pomimo że mogłyby być, takie jak na przykład są w jiu-jitsu w Brazylii Metamoris, nie ma jiu-jitsu, wszystko się skłania do tego, żeby dojść do organizacji jakiejś zawodowej MMA. No nie no, to nie ma co ukrywać, że MMA jest bardzo popularne. Jest dużo gal, na których no, organizatorzy płacą przyzwoite pieniądze. Jeżeli chodzi o judo, no to też są takie turnieje w europejskiej, światowej, gdzie można wygrać pieniądze i to spore. No ale to już trzeba być na dobrym poziomie, żeby tutaj wygrywać takie turnieje, ale są. No cóż, no to MMA jest teraz popularne i rzeczywiście dużo młodych ludzi dąży do tego, żeby uprawiać MMA, a nie inną dyscyplinę, ale ja myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Jeden wybierze MMA, drugi judo, trzeci jiu-jitsu. Także no, może mniej się o tym mówi, prawda, o innych dyscyplinach, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o młodzież, o trening młodzieży i dzieci, no to jeżeli chodzi o judo, to bardzo dużo młodzieży trenuje tą dyscyplinę. I ja oczywiście zachęcam, bo jest to bardzo fajna, rozwojowa dyscyplina, która rozwija całe ciało. Jeśli się nie mylę, w Lublinie był mini turniej judo na wschodniej stronie, że tak powiem, kraju. Myślę, że miałoby to rację bytu powstawania takich zawodowych mini gal judo, jiu-jitsu, kickboxingu, żeby to się rozwijało i nadane było temu jakiś prestiż i... Oczywiście, no to kwestia tego, kto to będzie organizował i czy będą na to pieniądze. Jeżeli będą, no to jak najbardziej to na pewno będzie przyciągać kibiców, jak i również młodych, którzy będą chcieli tą dyscyplinę uprawiać. No, MMA jest popularne, bo jest teraz widowiskowe bardzo, bo jest bardzo dużo tego i dlatego się mówi dużo o MMA. 7 lat temu jeszcze to tak mało się mówiło, jak się mówiło, to mówiło się źle. No, to...
No dokładnie. Jest w tym na pewno progres. Chciałbyś komuś podziękować na łamach naszego serwisu SFD i Fight24? No, jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy dopingowali mnie i tak mile mnie pożegnali po przegranej mojej walce w Łodzi. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Najlepszego. A my dziękujemy Ci za poświęcony czas.